Potem będę patrzył, tak będę się rozmawiał. O powstanie, o odsyłanie do Stanów Państwowych. Pierwszą sesję Rady Miejskiej w Tykocinie. Dziękuję za powierzenie mi tak zaszczytnej funkcji. Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby obrady pierwszej sesji przebiegały sprawnie i zgodnie z prawem. W naszym przypadku ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych i jest 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Witam serdecznie radnych Rady Miejskiej w Tykocinie, wybranych w wyborach samorządowych na kadencję 2024-2029. Burmistrza Tykocina, pana Mariusza Dodzińskiego. Zastępcę burmistrza Tykocina, pana Roberta Sidowskiego. Skarbnik gminy, panią Dorotę Sadowską. Sekretarz gminy Tykocin, panią Urszulę Gołębiewską. Radcę prawnego, panią Anetę Wyszyńską. Panią Julię Orzechowską-Guzewicz, przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tykocinie. Pana Pawła Pogorzewskiego, zastępcę przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Tykocinie. Witam zaproszonych gości. Jarosława Stefaniaka, księdza proboszcza parafii Trójcy Przenświętszej w Tykocinie. Piotra Ćwikły, księdza wikariusza parafii Trójcy Przenświętszej w Tykocinie. Księdza doktora Marcina Roszkowskiego, dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tykocinie. Arkadiusza Rybkę, proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Męczenników. Jerzego Bezubika, księdza proboszcza parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Krośnie. Panią kierownik postulatów w Tykocinie, panią aspirant sztabową Annę Falkowską. Pełniącą obowiązki kierownika muzeum w Tykocinie, panią Renatę Makarską. Dyrektora Banku Spółdzielczego w Tykocinie, pana Szymona Budzińskiego. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tykocinie, panią Marię Annę Frankowską. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radulach, panią Ewę Małgorzatę Kaczorowską. Dyrektor żłobka samorządowego w Tykocinie, panią Anetę Kalisty. Dyrektor Portu Kultury Tykocin, panią Beatę Maryszewską. Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Tykocinie, panią Martę Sokulską. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tykocinie, panią Cecylię Zalewską.
kierownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej w Tykocinie, panią Barbarę Łączewską. Witam sołtysów, wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego oraz obecnych mieszkańców gminy. Punkt drugi porządku. Proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w tej godzinie o wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Goście. W dniu 7 kwietnia 2024 roku Miejska Komisja Wyborcza w Tykocinie pracowała w pełnym 9-osobowym składzie. Wszystkie decyzje i zarządzenia podejmowane były jednomyślnie. W wyborach do Rady Miejskiej w Tykocinie liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 4859. Zaświadczam, iż radnymi do Rady Gminy Tykocina na lata 2024-2029 zostali pan Cackowski Karol, pani Kamińska Renata, pan Malinowski Jarosław, pan Kwiatkowski Arkadiusz, pan Górowski Kamil, pani Kiszczatowska Katarzyna, pan Rogalewski Stanisław, pan Malinowski Krzysztof, pan Kmita Wojciech, pani Grabowska Maryla, pan Sowicki Anton Janusz, pan Wejda Paweł, pani Nartowicz Małgorzata, pan Grudziński Dariusz Robert, i pani Malinowska Mariola. Przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranych radnych. Proszę najmłodszego wiekiem radnego pana Pawła Wejdę o odczytanie roli ślubowania oraz odczytanie z listy kolejno z imienia i nazwiska radnych Rady Miejskiej, a następnie każdego wyczytanego radnego proszę o potwierdzenie woli złożenia ślubowania słowem ślubuję lub ślubuję, tak mi dowodzi żółty. Proszę wszystkich o powstanie. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Cackowski Karol. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grabowska Maryla. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Grudziński Dariusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kamińska Renata. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kmita Wojciech. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kurowski Kamil.
Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Kwiatkowski Arkadiusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Malinowska Mariola. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Malinowski Jarosław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Malinowski Krzysztof. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Nartowicz Małgorzata. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Piszczatowska Katarzyna. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Rogalewski Stanisław. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Sowiński Antoni Janusz. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Wajda Paweł. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo, gratuluję i stwierdzam, że radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Miejskiej w Tybocinie. Wysoka Rado, obecnie przystąpimy do ceremonii złożenia ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. Proszę przewodniczącą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tygocinie o wręczenie burmistrzowi zaświadczenia o wyborze. Proszę wszystkie o powstanie. A panu burmistrzu, proszę o złożenie ślubowania. Zaświadczam, iż wyborcy wybrali w pierwszej turze burmistrza Tygocina pana Mariusza Dudzińskiego, który zdobył 80,62% głosów. W imieniu całej Miejskiej Komisji Wyborczej serdecznie panu burmistrzowi gratuluję oraz życzę dalszej owocnej pracy na rzecz miasta Tykocin, gminy i jej mieszkańców. Oto dokument poświadczający wybór pana na burmistrza Tykocina. Obejmując urząd burmistrza miasta i gminy Tygocin, uroczyście ślubuję dochować wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta i gminy Tygocin. Tak mi dopomóż Bóg. Szanowni Państwo, zaproszeni goście, według funkcji, honoru pełnionych, zaszczytów. Dzisiejszy dzień jest dla mnie szczególnie ważnym dniem. Może nawet ważniejszym niż 23 listopada 2018 roku, bo wtedy pierwszy raz kandydowałem na urząd burmistrza miasta i gminy Tykocin. Dzisiaj tą funkcję obejmuję po pierwsze po dużym kredycie zaufania
moich mieszkańców. Jest to dla mnie szczególnie ważne i to dzisiejsze ślubowanie jest efektem zaufania, jakie mnie mieszkańcy obdarzyli 7 kwietnia tego roku w wyborach. 80% poparcie jest nie tylko dowodem olbrzymiego wsparcia i akceptacji społecznej moich działań, ale także i kierunków rozwoju gminy, które zaproponowaliśmy i sposobu reprezentowania tej gminy na zewnątrz. Bardzo dziękuję Wam, drodzy mieszkańcy, za Wasze wsparcie i za Waszą ocenę mojej pracy. Nie były to łatwe lata i momentami przyznaję, że miałem wiele chwili zwątpienia, no ale też i rozczarowań spowodowanych postawami różnych osób, lecz mimo to zawsze wiedziałem, że najważniejszy jest cel. Celem była poprawa jakości życia, pracy i życia wszystkich mieszkańców. Chodziło tutaj o inwestycje, o rzeczy, które należało, trzeba było wykonać. Drogi, wodociągi, żłobek, przedszkole, inwestycje w oświatę, w szkoły podstawowe. Inwestycje w bezpieczeństwo, szeroko rozumiane, bo odlicze straże pożarne, utworzenie posterunku policji w tych godzinach. Inwestycje w nową infrastrukturę drogową, turystyczną, deptak nad rzeką, rozwój gminnego zakładu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej i wiele, wiele innych. Ponad 130 zadań, które wykonaliśmy podczas tych ostatnich 5 lat. I w tym momencie chciałbym swoje słowa podziękowania skierować do osób, które były najbliżej tej mojej służby dla bezpieczeństwa. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie ludzie, którzy wokół mnie dotrzymywali, można powiedzieć, kroku i tempa pracy. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom urzędu, całej kadrze kierowniczej, swojemu zastępcy, dyrektorom, kierownikom jednostek podległych, obsłudze prawnej urzędu i jednostek podległych, pan mecenas, pracownikom socjalnym, pracownikom szkoły, żłobka, pracownikom portu kultury, biblioteki, gminnego zakładu gospodarki komunalnej i wszystkim tym, którzy wypracowali te 80% poparcia w wyborach. Dlatego, że obejmuję funkcję burmistrza miasta i gminy Tychocin. Uważam, że jest to otwarcie nowego etapu i nowego rozdziału. Te nowe, kolejne 5 lat traktuję jako wyzwanie i jako nowe działanie. Nie zamierzam zwalniać. Może z tego nie będą zbytnio zadowoleni pracownicy, ale będziemy dodawać jeszcze więcej gazu i będziemy realizować zadania na rzecz mieszkańców miasta i gminy Tychocin. Nie zamierzam zwalniać, powtórzę to kolejny raz, dlatego że potrzeb jest bardzo dużo, a wyzwań jeszcze więcej. Nowe dyrektywy unijne, temat śmieci, ścieków, poboru wody, zielonej energii, polityki przestrzennej. Są to rzeczy, z którymi będziemy mierzyć się w tej nowej kadencji. Ale ja jestem dobrej myśli. No jak zawsze gotowy do działania. Na 100%. Te 5 lat będzie kluczowe w wielu kwestiach dla naszej gminy. Od tych działań będzie zależał dalszy rozwój naszej gminy, ale także i rozwój naszego miasta. Ufam, że wspólnie z nową wybraną Radą Miejską, którym serdecznie gratuluję wyboru i objęcia funkcji radnych, osiągniemy założone cele i Tychocin dla przede wszystkim innych będzie miastem stawianym jako przykład, ale dla nas jako mieszkańców i osób tutaj żyjących, pracujących, mieszkających przede wszystkim będzie powodem do dumy. Tego sobie i wszystkim Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Brawo.
prawo przewodniczącego, słuchajcie. To. Przystępujemy obecnie do ustalenia porządku obrad pierwszej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie. Przedstawiam proponowany porządek obrad dzisiejszej sesji. Proponowany porządek obrad Państwa Radni otrzymaliście. Pozwólcie jednak przywołać. Punkt pierwszy. Otwarcie obrad. Dwa. Wręczenie radnych zaświadczeń w wyborze i złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych. Trzy. Wręczenie burmistrzowi Tykocina zaświadczenia o wyborze i złożenie ślubowania przez nowo wybranego burmistrza. Cztery. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej. A. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady. B. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady. C. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na przewodniczącego Rady. D. Prezentacja kandydatów. Punkt E. Przeprowadzenie głosowania tajnego. F. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie. Punkt 6. Wybór wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. A. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego Rady. B. Zgłaszanie kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady. C. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru radnego na wiceprzewodniczącego Rady. D. Prezentacja kandydatów. Podpunkt E. Przeprowadzenie głosowania tajnego. Podpunkt F. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie. Punkt 7. Wybór przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i jej składu. A. Zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Rewizyjnej. B. Przeprowadzenie głosowania jawnego na przewodniczącego komisji. C. Ustalenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej. Podpunkt D. Zgłaszanie kandydatów do komisji rewizyjnej. E. Przeprowadzenie głosowania jawnego na członków komisji rewizyjnej. Podpunkt F. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej i wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej. Punkt 8. Powołanie komisji skarg, wniosków i petycji i jej składu. A. Ustalenie składu ilościowego komisji skarg, wniosków i petycji. Podpunkt B. Zgłoszenie kandydatów do komisji skarg, wniosków i petycji. Podpunkt C. Przeprowadzenie głosowania jawnego na członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Podpunkt D. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt 9. Powołanie Komisji Stałych działających przy Radzie Miejskiej w Tykocinie. A. Propozycje nazw Komisji i Składu Ilościowego. Podpunkt B. Zgłaszanie kandydatów. Podpunkt C. Przeprowadzenie głosowania jawnego. I podpunkt D. Podjęcie uchwał stwierdzających powołanie komisji stałych. Punkt 10. Sprawozdanie burmistrza Tykocina o stanie gminy. Punkt 11. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 12. Wolne wnioski i informacje. Punkt 13. Zakończenie sesji. Kto jest za podjęciem porządku obrad? Dziękuję. Stwierdzam, że porządek dzisiejszej sesji został przyjęty. Przechodzimy obecnie do punktu 5 porządku obrad. Wybór przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie. Proponuję przystąpić do powołania z radnych trzyosobowej komisji skrutacyjnej. Przypominam, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład komisji skrutacyjnej. Bardzo proszę o zgłaszanie co najmniej 3 radnych do pracy w komisji. Zgłaszam swoją kandydaturę na przewodniczącą komisji skrutacyjnej. Proponuję do składu komisji zgłosić panią Małgorzatę Nartowicz oraz pana Karola Zaskowskiego. Muszę teraz zapytać, czy państwo wyrażają zgodę. Tak.
Proponuję teraz to przegłosować. Skład komisji służby. Przed podniesieniem. Ogłaszam teraz 5-minutową przerwę. Dla formalności proponuję przegłosować zamknięcie listy kandydatów na przewodniczącego rady. Kto jest za? Stwierdzam zamknięcie listy kandydatów. Przystępujemy do punktu C porządku obrad. Do głosowania. Przystępujemy obecnie do głosowania wykonania wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej. Proszę przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapoznanie radnych z projektem regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym szczególnie podkreślenie, a nie zmian. Będzie. Proszę o czytanie regulaminu. Regulamin głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie, przeprowadzonych na pierwszej sesji Rady Miejskiej w Tykocinie w dniu 7 maja 2024 roku. Rada Miejska w Tykocinie wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady spośród nieograniczonej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych Rady Miejskiej. Prawo zgłoszenia kandydatów przysługuje radnemu, grupie radnych oraz klubom radnych. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania, na których widnieje treść: karta do głosowania w wyborach na przewodniczącego Rady Miejskiej oraz pytanie, czy jesteś za wyborem radnego Renaty Kamińskiej na przewodniczącego Rady Miejskiej. Obok każdego nazwiska z prawej strony znajdują się dwie kartki, jedna nad wyrazem tak, druga nad wyrazem nie. Karty do głosowania sporządza komisja skrutacyjna po ustaleniu przez Radę nazwiska radnego, który kandyduje na stanowisko przewodniczącego Rady i rozdaje je radnym. Karty opatrzone są pieczęcią Rada Miejska w Tykocinie. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie znaku X w kratce nad wyrazem tak, opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce nad wyrazem tak, jak i w kratce nad wyrazem nie, jego głos uważa się za nieważny. Karty wyjęte z urny, nie sporządzone przez komisję skrutacyjną, karty nieopatrzone pieczęcią, o której mowa w ustawie trzeciej, oraz całkowicie przedarte, są kartami nieważnymi. Ale maksymalnie 10-minutowy limit czasu na autoprezentację. Proszę o zabranie głosu, panie komisarzu. Szanowni Państwo, większość z Państwa miała okazję już mnie poznać wcześniej, ale jednak nie wszyscy, także może w skrócie się przedstawię. Nazywam się Renata Kamińska, mam 53 lata, mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, jestem radną z okręgu wyborczego numer 2. Jestem od urodzenia, mieszkam w Tykocinie i z Tykocinem właśnie wiążę swoją przyszłość. W poprzedniej kadencji pełniłam zaszczytną funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w Tykocinie. Był to nie tylko zaszczyt, ale też odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Z poprzednią radą uważam współpracę za bardzo dobrą. Mimo wielu różnic zdań zawsze potrafiliśmy dojść do kompromisu, także mam nadzieję, że Rada nowej kadencji będzie również stawiała na konstruktywną współpracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zakończyliśmy prezentację kandydatów. I proszę komisję skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania. Ogłaszam 5-minutową przerwę. Odbiór kart do głosowania, podchodzenie i wrzucanie do urny kart do głosowania. Przedstawiamy, że urna jest pusta przed głosowaniem. Zapraszamy do głosowania pana Karola Zatkowskiego. Następnie Grzegorzka Maryla.
Zapraszam radnego Grudzińskiego Dariusza. Zapraszamy Kamińską Renatę. Zapraszamy pana Kmita Wojciecha. Prosimy Kurowskiego Kamila. Malinowski Jarosław. Malinowski Krzysztof. Zartowicz Małgorzata. Zapraszamy Piszczatowską Katarzynę. Sobiński Antoni Janusz. Wejda Paweł. Dziękujemy wszystkim za głosowanie. Proszę przewodniczącego komisji o czytanie protokołu z wyborów przewodniczącego Rady Miejskiej w tej godzinie. Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w tej godzinie sporządzony na pierwszej sesji w dniu 7 maja 2024 roku. Komisja skrutacyjna w składzie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radna Maryla Grabowska, członek Komisji Skrutacyjnej Radny Cackowski Karol, członek Komisji Skrutacyjnej Radna Nartowicz Małgorzata po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje. Liczba radnych Rady Miejskiej w tej godzinie obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 15. Na przewodniczącego Rady Miejskiej w tej godzinie zgłoszono kandydaturę radnej Kamińska Renata. Minimalna liczba głosów do dokonania wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej zgodnie z kodeksem 6 regulaminu wynosi 8. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 15, liczba kart wyjęta z urny 15. Liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów ważnych 15. Liczba głosów ważnych bez dokonania wyboru 0, liczba głosów ważnie oddana za wyborem kandydata 15. Wobec powyższego Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat radna Kamińska Renata uzyskała minimalną ilość określoną w punkcie trzecim i została wybrana na przewodniczącą Rady Miejskiej. Ponadto komisja stwierdza, że podczas głosowania nie zaszły żadne okoliczności, które mogły mieć
ważność głosowania. Na tym protokół zakończono i podpisano przez przewodniczącą Marię Grabowską, członka Karola Zackowskiego oraz członka Nartowicz Małgorzatę. Dziękuję. Gratuluję radnej wyboru na przewodniczącego rady pani Renacie Kamińskiej. Życzę owocnej pracy. Szanowni radni, dziękuję wam serdecznie za oddane nam głosy. Cieszę się, że będę mogła pełnić tą funkcję kolejną kadencję. Jest to zaszczytna funkcja i obiecuję zgodnie reprezentować naszą gminę, a także dbać o dobro naszych mieszkańców. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Uchwała nr 1 łamane przez 2024 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie. Na podstawie artykułu 20 ustawy z dnia 8 marca 1910 roku o samorządzie gminnym o przeprowadzeniu głosowania tajnego Rady Miejskiej uchwala to następuje. Paragraf pierwszy. Stwierdza się wybór radnej Renaty Kamińskiej na przewodniczącego Rady Miejskiej w Tykocinie. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Uzasadnienie. Rada Gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczać do wykonania swoich zadań wiceprzewodniczącego związku. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wieki. Teraz przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego została podjęta większością głosów. Przechodzimy do punktu 5 porządku obrad. Wysoka Rado, w poczuciu spełnionego obowiązku proszę przewodniczącego Rady Miejskiej o dalsze prowadzenie. I ogłaszam 15 minut przerwy. Dzień dobry, Radio Telewizja Pomost. Panie Burmistrzu, z okazji wyboru na kolejną kadencję składam w imieniu Słonim i składam w imieniu mieszkańców panu najserdeczniejsze życzenia i osiągnięcia tak wysokiego wyniku wyborczego, aby ta następna kadencja była też tak owocna jak ta pierwsza. No i cóż, i zapraszamy do współpracy razem z nami, mieszkańcami i pana, abyśmy mogli coś tam jeszcze bardziej więcej zdziałać na rzecz gminy, miasta. Bardzo dziękuję za życzenia. No rzeczywiście wynik wyborczy był imponujący. Miałem taką pewną dozę nieśmiałości, jak tak naprawdę potoczą się te wybory, bo świadom też jestem tego, że wielu rzeczy no po prostu nie udało się zrobić w ciągu tych 5 lat. Z różnych powodów. Jedne to były brak funduszy, inne to brak czasu po prostu na wykonanie tych inwestycji. Natomiast świadom jestem potrzeb, jakie mają mieszkańcy gminy Tykocin i miasta.
Bardzo dziękuję za życzenia, bardzo dziękuję za wsparcie, bardzo dziękuję za głosy oddane na mnie. Ale ta cała kadencja, która była, to był wynik i efekt pracy też Rady Miejskiej i radnych wszystkich. Będziemy na pewno starali się, aby te kolejne 5 lat były równie z dobrym sukcesem, a nawet jeszcze lepszym wynikiem finansowym, bo tu chodzi generalnie o inwestycje, to chodzi o pieniądze. I będziemy starali się pozyskiwać te pieniądze i wykonywać tych inwestycji możliwie jak najwięcej. Z uwagi na to, że mieszkańcy niezależnie mieszkający w różnych miejscowościach, ale czy mniejszych, czy większych, czy na wsi, czy w mieście, no chcieliby godnie żyć i chcieliby żyć w miejscu, które spełnia ich wszystkie oczekiwania. Jestem przekonany, że dużo rzeczy w tej nowej kadencji w ciągu tych 5 lat uda się wykonać, bo już mamy dofinansowania na pewne projekty, na pewne inwestycje i na pewno one zostaną zrobione. No właśnie pan tutaj podkreśla, że nowe inwestycje, a właśnie chciałabym tak zapytać, co dla pana będzie takie najważniejsze, aby poprawić jakość życia nas tutaj na wsi i w mieście? Przede wszystkim będziemy chcieli nastawić się w tej kadencji na drogi, na wykonanie dróg. Gmina Tykocin jest bardzo rozległą gminą, ma ponad 200 km2 i wielu mieszkańców mieszka w małych miejscowościach albo też na koloniach. I tam są drogi najczęściej gruntowe. Będziemy chcieli, żeby jak największą liczbę dróg w gminie Tykocin zrobić drogami asfaltowymi. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, wodociągi. Czyli coś, co wydawałoby się, że w XXI wieku powinno być oczywistością, no jednak 1/3 gminy mamy niezaopatrzoną jeszcze wodą. Będziemy chcieli to wykonać, dlatego że po pierwsze, no to jest niezbędny czynnik potrzebny do życia i do zamieszkania i egzystowania, ale także tereny, które są, można powiedzieć, uzbrojone, chociażby w prąd czy w wodę, są terenami też bardzo atrakcyjnymi wtedy inwestycyjnie. Patrząc na przekrój całej gminy i miejscowości, w którym gdzieś tam brakuje jeszcze z wodociągowania, będziemy chcieli przede wszystkim to wykonać. Mam też również informację, że do końca następnego roku cała gmina, przynajmniej w 98% zostanie pokryta światłowodem. Więc do najdalszych zakątków gminy dotrze internet. I to jest też bardzo ważne, bo dzisiaj przy działalnościach rolniczych to ma ogromne znaczenie, bo bardzo dużo rzeczy po prostu dzisiaj załatwiamy przez internet. I ten internet jest po prostu niezbędny. Jestem po rozmowach z dyrektorem i prezesem firmy Koba i mam zapewnienia, są na to pieniądze i mam zapewnienia, że do końca następnego roku takie inwestycje zostaną wykonane. Część będzie już wykonywana właśnie w tym roku, a do końca następnego roku to 98% gminy zostanie pokryte światłowodem. Inwestycje w szkołach na pewno. Trzeba dbać o naszą młodzież, o nasze dzieci. Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, bo turystów mamy bardzo dużo, tylko ci nie wspomnieli historii. Będziemy chcieli również zadbać o samopoczucie i dobry klimat dla turystów. Właśnie chciałam o to zapytać, czy na kulturę i oświatę też będzie coś przeznaczone, bo nie ukrywam, że od pierwszej pana kadencji Tykocin bardzo prężnie się w tej dziedzinie rozwinął, aż miło. Tak, będziemy chcieli. Ja uważam, że gmina musi rozwijać się wielopłaszczyznowo. Tak samo w kwestii infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej i w sferze kultury i oświaty również. Bo jedno napędza drugie. To nie działa tak w ten sposób, że jak nastawimy się tylko na drogi, to myślimy, że to już będzie zabezpieczenie 100% naszych potrzeb. Nie, kultura i oświata są bardzo ważne, bo poprzez turystów przyjeżdżających do Tykocina i chęć bycia w tym Tykocinie, ja widzę na przykład, jak dużo osób kupuje działki, nieruchomości na terenie gminy Tykocin. Wiemy, że gmina jest w 70% gminą rolniczą. Wiemy, że coraz mniej jest gospodarstw rolnych, tych małych, które sobie radzą na tym rynku rolnym. I coraz mniej osób młodych decyduje się jednak na prowadzenie gospodarstw. I upatruje w turystyce, ale także i w otwieraniu nowych firm się tutaj na gminę. Upatruje przyszłość Tykocina. Za 10 lat będzie to naprawdę będzie bardzo ważny aspekt i bardzo ważne źródło dochodu dla budżetu gminy i dla nas, dla mieszkańców, bo poprzez chociażby podatki z nowo powstających firm,
czy od turystów, którzy przyjeżdżają, czy rozwijająca się baza turystyczna, hotelowa, gastronomiczna, to będzie przekładało się na wpływ do budżetu. I uważam, że to jest kluczem. Nie możemy się zamykać tutaj na żadną ze sfer. Musimy dbać o to, żeby ten region rozwijał się w wielu płaszczyznach. Dziękuję panu bardzo. Jeszcze raz moje gratulacje. Dziękuję. Za bardzo doskonały wynik. I wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, jakby można powiedzieć, nowej kadencji. Rzeczywiście traktuję te kolejne 5 lat jako nowe otwarcie, nowy rozdział w swoim życiu, bo to, co udało się w ciągu tych 5 lat, to już wiemy, to już zostało zrobione, ale następne 5 lat to też jest wyzwanie i przede wszystkim potrzeby mieszkańców są takim głównym celem, który mnie, myślę, i Radzie Miejskiej przyświeca. Także bardzo dziękuję za życzenia, za wsparcie i za trzymanie, można powiedzieć, kciuków za to, żeby nam się udało zrobić. No i jeszcze kolejnej kadencji, po tej kadencji też myślę, że moglibyśmy oczekiwać od pana. W świetle obowiązujących aktualnie przepisów to jest moja 2. kadencja i ostatnia, dlatego że jest ta dwukadencyjność, która została wprowadzona i ta dwukadencyjność obowiązuje od właśnie poprzedniej kadencji już, czyli to już będzie moja ostatnia kadencja, chyba że się przepisy zmienią, ale do tego, żeby to jeszcze nastąpiło, to potrzebna by była wola też mieszkańców, także to jeszcze jest otwarty rozdział. Na dzień dzisiejszy to skupiam się na tych 5 latach i na tym, co mam wykonać w ciągu tych 5 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.